Witajcie serdecznie po bardzo długiej przerwie. Dziś zapraszam Was na finałowy odcinek u Łukasza, gdzie dowiemy się, jakie plony udało się zebrać razem ze współpracy z ekipą Agrorewolucji. Także zapraszam, zobaczycie, jaka będzie kolba. Cały sezon czekaliśmy na kolbę. Dlatego w dzisiejszym odcinku ruszamy na żniwa kukurydzy u Łukasza. Sprawdzimy plony, spotkamy największego szkodnika pól, a na koniec ruszymy z kopyta. Sprawdzamy, czy już kukurydza się nadaje do zbioru. Moim zdaniem już tak. Jeszcze wypatrujemy ostatnich szkodników. O, słyszymy. Jednego z najgorszych możliwych. Przeżyłem. Powiem Ci tak, chodziłem, żeby się czegoś doczepić. Jedno, czego mogę się przyczepić, do tego, że dziecizna upodobała sobie Twoją kukurydzę. Ale wiem dlaczego, bo jest po prostu rewelacyjna. Naprawdę, czapki z głów, bo... No wspólnie to osiągnęliśmy, no, oczywiście. Ale powiem Ci, rewelacja. Naprawdę rewelacja. I powiedz w kilku słowach, co tu zrobiłeś, że ona jest, co zrobiliśmy, że ona jest tak ładna? No co, zaczniemy od nawożenia. Najpierw był zastosowany Holist KMG. Następnie przedsiewnie też był mocznik z inhibitorem podany. A także później podsiewacz Polidab. Czyli całe nawożenie przedsiewem? Tak, przedsiewem. No i później sialiśmy. I odchwaszczanie było Tezosar Extra Box. Czyściutko, naprawdę. Efekty widzisz, jakie są, że jest kukurydza czysta. No i był zestaw mikroelementów, później w oprysku do listy. I dużo miłości. I deszcz. Pogoda troszkę pomogła i jest super, naprawdę jest super. Jadąc do Ciebie, widziałem dużo pól z kukurydzą. Takiej nie widziałem nigdy. Naprawdę rewelacja. Ale widać. Dobrze przyjechałeś. No więc... chciałem powiedzieć, że jednak przydałem się. Cała oczywiście. Ekipa Agrorewolucji. Zgadza się. Tutaj dołożyła wszelkich efekty, starań, żeby wyglądało to tak, jak efekty mamy na polu i w rękach. Także efekty też będą na przyczepach, także szykuj sprzęt, zamawiaj sieczkarni potężną, bo tutaj będzie naprawdę miała co robić. No i trzeba brać się za zbiór. Oczywiście, bo już mamy ten czas. To lecimy. No to lecimy na żniwa. Nad kukurydzą Łukasza i pracami agrotechnicznymi czuwali nasi eksperci z grupy Azoty, Ciech Sarzyna i Intermag. Co na resztki pożniwne? Bactim słoma, zawierający unikalne szczepy bakterii, które powodują szybki rozkład celulozy. Cześć Łukasz. Siemano. Z racji tego, że to jest nasz ostatni odcinek, zapraszam Cię na wyścig końmi mechanicznym. Niech wygra lepszy. I wygra lepsza kolba. I wygra trudniejsza kolba. Powodzenia. Wzajemnie. Łukasz i Kula dosiadają mechanicznych koni. Czas zawalczyć o tytuł najlepszej kolby w okolicy. Poszły konie. Wygrałem. Prawdziwego kombola. Wygrałem. Kombola przystała. Gratulacje. Dzięki. Piękny wyścig. No, podobało mi się. Trudno się oglądać swoje plecy, ale no. Nie było dobrze. Szybkie konie miałem, szybsze. Okay.
Zwycięzca może być tylko jeden. Byłbym wcześniej, ale musiałem poczekać na kamerę. To był bardzo ciekawy, pełen nowych doświadczeń sezon. Praca z Łukaszem to była czysta przyjemność. Gospodarstwo prowadzone na najwyższym poziomie, zarówno jeżeli mówimy tutaj o produkcji zwierzęcej, jak i o uprawach, o produkcji polowej. Kukurydza tegoroczna, rewelacja. Widzicie to po kolbach, które mam w ręku, które widzieliście wcześniej. Kolby pięknie wyziarnione, wypełnione, duże, dorodne. Takich kukurydz mało jest w okolicy, mało jest w moim regionie. Coś, co się chce oglądać, absolutnie będę tęsknił za Łukaszem, za tymi jego rozmowami i tym, czego też mnie nauczył, co mogłem podpatrzeć. Warto wzorować się na takich ludziach jak on. Dziękujemy Wam bardzo, że nas oglądaliście. My niestety już się z Wami żegnamy. Zapraszamy Was za to do obserwowania naszego kanału i życzymy Wam jak najbardziej obfitych plonów. Pa!